właśnie ta, Jason. Na 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 na. Ej. Na 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 na. Kiedy człowiek jest modny, to nie marzy mu się sushi. Wystarczy sucha kromka, przecież kurwa jeść musi. Jak prosi o pomoc, to nie znaczy, że menę. Pod Biedronką się zaczepiam, przecież nie prosi o wiele. On może nie jak tydzień znalazł się na ulicy, bo wyjebali go z chaty i nie ma na kogo liczyć. Rodzice nie żyją, ma mieszkanie, jest na siostrę. Wyjebała jego, żeby samej mieszkać z chłopcem. Do pracy nie poszedł, bo nie miał kurwa co jeść. A ciężko bez siły zapierdalać cały dzień. Szef na samym starcie odmówił mu zaliczki, a jak się nie podoba, to na jego miejsce inny. Ciężko pracować miesiąc nie mając nic. Łatwo się kurwa mówi, jak ma się co żyć. Ta, musisz powstać i iść. Po prostu musisz powstać i iść. Człowiek jest godny, ale prosi się ciężko. Z doświadczenia wiem, jak jest koleżko. Co to głód, co to chłód, co to ból, bieda. Dlatego pomagam na ile mogę i gdzie trzeba. Człowiek jest godny, ale prosi się ciężko. Z doświadczenia wiem, jak jest koleżko. Co to głód, co to chłód, co to ból, bieda. Dlatego pomagam na ile mogę i gdzie trzeba. Nigdy nie poznałem głodu, mym rodzicom to zawdzięczam. Ojciec spajał mi za modu, że rodzina to rzecz święta. Że musisz iść do przodu, bo dzieciak będzie pamiętał. Praca nie pla mi honoru, więc pierdol ten słodki nektar. Nie było hajsu, nie było lansu. Lecz jak wracałem z foru, zawsze znalazłem coś w karku. Strachole równo na pół, zawsze w dresie, nie w garniaku. A że to po bracie starszym, to nie pasowało zachód. Zawsze Polska, a nie zachód, dobry żurnik w 100 rasów. I tak dożyłem czasów, że gustam tylko z koszmarów. Jak masz co jeść, to weź to sobie uszanuj. I pomyśl bez jadu o tych, co nie zjedli obiadu. A wierz mi, są ludzie, co z głodu potrafią umrzeć. Wiem, zrozumieć trudne, smutne, czasem okrutne. Im nie potrzeba łez, ale to już chyba wiesz. Jak możesz, to się dziel, karma wróci razy sześć. Yo. Człowiek jest głodny, ale prosi się ciężko. Z doświadczenia wiem, jak jest koleżko. Co to głód, co to chłód, co to ból, bieda. Dlatego pomagam na ile mogę i gdzie trzeba. Człowiek jest głodny, ale prosi się ciężko. Z doświadczenia wiem, jak jest koleżko. Co to głód, co to chłód, co to ból.